Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą piłkarzów UKS-u 1957, którzy wygrali dwa kolejne spotkania w sieradzkiej klasie okręgowej. W sobotę 15 maja rozgromili 5-0 LZS Dworszowice-Pakoszowy, a 4 dni później pokonali 3-1 dotychczasowego wicelidera tabeli Prosne Wieruszów. Ta ostatnia wygrana jest podwójnie cenna. Raz, że została odniesiona z bezpośrednim rywalem w walce o awans do czwartej ligi, a dwa, spotkanie nie ułożyło się po myśli Wielunian. Wygrana 3-1 pozwoliła Wielunianom awansować kosztem Wieruszowian na pozycję wicelidera i urealnić szansę na awans do czwartej ligi. Gratuluję, Marek. Tu Łukasz już nam zrobił statystyki trochę. 6. zwycięstwo w tym roku z rzędu, a 9. w ogóle. Spodziewaliście się takiego obrotu sprawy? Tak. Myślę, że po prostu praca, jaką chłopaki wykonują na treningach, to owocuje. Tak? Jest to w miarę poukładane pod względem każdym. Tak? I chcemy tych po prostu meczów jak najwięcej wygrywać, przede wszystkim dla tej publiczności, która się w tak wielkiej liczbie przyszła tutaj na nasz stadion. No właśnie, chyba ze 100-200 osób dzisiaj, nie pamiętam kiedy, chyba z Bełchatowym 15 lat temu, żartuję oczywiście. To znaczy, myślimy w ten sposób, że ci nasi kibice są spragnieni dobrej piłki w Wieluniu, tak? I po prostu oby po prostu tak dalej. Powiedz mi, nie za bardzo się ten mecz ułożył, prawda? Prosty błąd Michała, szybko się zrehabilitował, ale szybko również odbudowa i w miarę spokojny potem przebieg spotkania. Myślę, że wyszli przede wszystkim bardzo napompowani, przemotywowani nawet i dlatego ta gra tak wyglądała w początkowej fazie meczu, tak? Ale z biegiem czasu właśnie strzelona bramka, później druga i mecz na pewno pod nasze dyktando. Powiedz mi, ja już powtórzę te pytania, z Łukaszowi zadawałem, kiedy takie niespodziewane straty punktów były w pierwszej rundzie, czy było hasło czwarta liga, czy w ogóle jest w tym momencie hasło czwarta liga w tym sezonie? Powiem w ten sposób, że jeżeli... Jest to kiedy się pojawiło. Powiem w ten sposób, że gdy obejmowaliśmy zespół z trenerem Sebastianem i była ta gorycz tych porażek przede wszystkim, tak? To chłopaki chcieli, żeby jak najszybciej to się skończyło, tak? Gdy nagle w końcówce to załapało, tak? Te 3 ostatnie mecze, to weszliśmy do szatni po ostatnim meczu i mówię, że chcielibyście dzisiaj, żeby się ten sezon, ta runda się kończyła, tak? Każdy z nich mówi, no nie, no chcielibyśmy jeszcze grać. Dobrze, że to po prostu w ten sposób idzie, że tą pasę podtrzymujemy. To jest 9 meczy, jeżeli dobrze pamiętam na tą chwilę, 44 bramki do 6 straconych w tej sytuacji, no to jest fajny dosyć wynik. Czwarta liga? Pewnie, że należy się Wieluniowi przede wszystkim. My przed rundą, powtarzałem to jeszcze wtedy, nie odpowiadając za zespół, można powiedzieć, tylko jako klub, zadawałem proste pytania, mówiąc, jak nie teraz, to kiedy, tak? To są młodzi chłopcy, po prostu spragnieni po prostu grania na takim poziomie, umiejący przede wszystkim grać na takim poziomie i zobaczymy, co dalej. Pamiętasz, w którym momencie z Sebastianem objąłeś drużynę po Arku Tomczyku i liczyłeś może średnią punktów na mecze, bo to taka moda teraz jest w statystykach. Ile przy danym trenerze średnia punktów na mecz jest? To co było, to nie wracamy do tego może w ten sposób, tak? Przed chłopakami. No to co jest? No to wy jesteście, no i jaką macie średnią punktów? Bo nie zadałem sobie takiego trudu, ale może sobie zadam za godzinę. Może punktów nie, ale bramki liczyliśmy, to 4,5 bramki na jeden mecz. Czy w takim razie trwają jeszcze poszukiwania trenera ostatecznego, czy to już jest taki duet na wieki wieków, amen? Nie no, kiedyś coś się musi skończyć, tak? Po prostu nie takie kluby zatrudniały ludzi, czy w ogóle pracują ze swoimi chłopakami. Myślę, że dotarliśmy się i też między nami, między mną a Sebastianem, trenerem, też jakaś po prostu wymiana słów była i to ostra. Każdy ma swoją jakąś tam też wizję, tak? I po co psuć na razie, jeżeli to wszystko dobrze idzie, w dobrym kierunku. Jeszcze wyjaśnijmy, tak, to nie jest wcale rzecznik prasowy, proszę Państwa, Marek Nowak. Powinni się zmieniać przybiadek, ale dzisiaj głos Sebastiana przypomina głos Drupiego. Nie wiem, czy by tu cokolwiek był w stanie powiedzieć, ale dziękujemy bardzo za rozmowę. Wszystkiego lepszego. Cieszą się koledzy Łukasza Kamiński. Łukasz Kamiński też się cieszy. No właśnie, Łukasz Kamiński, pierwszy rozmawiamy, ale to nie z tych kamińskich słynnych piłkarzy z Wielunia? Nie. Powiedz, skąd pochodzisz, gdzie chodzisz do szkoły, od ilu lat datuje się Twoja przygoda z piłką nożną? No od małego już tutaj w Wieluńskim Klubie Sportowym gram i uczęszczam. Skończyłem już szkołę. Twoi trenerzy po kolei tutaj w klubie?
No od małego no to Radosław Burżyna, no i później był Marek Sonina. I teraz... Później jeszcze w juniorach starszych takie były przebłyski właśnie, no i później w seniorach, tak? W seniorach już od 17 lat, także... Gdzie mieszkasz tutaj? W Kadubie. Jakie tradycje były? To tak wypytujemy, bo pierwszy raz rozmawiamy, tak, zaznaczamy. Tak. Nie, ale rodzina tutaj, gdzieś tam jakiś tam wujek czy coś, no to gdzieś tam w piłkę tutaj, okolicznie tutaj na jakichś wioskach, także to gdzieś tam grali, tak? Na wichurach, dobra. To wracamy do dzisiejszego meczu. Zdawaliście sobie wagę sprawę z wagi dzisiejszego spotkania, że to nie można już tracić punktów, tyle że się nagubili w pierwszej rundzie, że jeżeli myślicie o czwartej lidze, to już tylko komplet do końca? No tak, nie myślimy o czwartej lidze, myślimy tutaj, żeby każdy mecz zwyciężyć. Chłopaki tutaj byli w szatni, także nawet bardzo zmobilizowani na ten mecz. No i czeka nas jeszcze za tydzień spotkanie w Błaszkach, gdzie też musimy się jak najlepiej pokazać. Jeszcze wrócimy, ale dzisiaj, no niekoniecznie tak się dobrze układało, bo w 9 minucie strata bramki po prostu będzie. Nie zdeprymowało was to widocznie, bo już do przerwy żeście objęli prowadzenie, prawda? No tak, no obudziliśmy się po tej właśnie straconej bramce. No i co, no chłopaki tutaj później zmobilizowani, obudzili się, no i już... Po właśnie 10 minutach, no to mecz należał już później cały do nas, tak? Co trenerzy w szatni powiedzieli, mimo prowadzenia 2-1, że obrona Częstochowy, czy jeszcze spróbujemy trzecią ukuć? Znaczy trenerzy właśnie byli zadowoleni z naszej postawy i tak dalej, ale no mobilizowali nas dalej, żebyśmy nie otworzyli się na właśnie przeciwników z Wieruszowa, bo mieli właśnie szybkich napastników, no i też o głowę od nas wyższy praktycznie wszyscy. Praktycznie w drugiej połowie do sytuacji nie doszli, czyli tam tak z tyłu dobrze wszystko pokładane. Tak, staraliśmy się właśnie blisko ich trzymać, także założenia trenerów, tak jak i nasze, myślę, że po naszej myśli wyszło. Teraz chyba wyprzedzimy jeden punkt Wieruszów, ale chyba nie pamiętam dobrze, czy Wieruszów nie ma jednego meczu mniej. I jeszcze trzeba chyba liczyć na potknięcie, natomiast jeszcze... Jeżeli to był mecz sezonu, to teraz super mecz sezonu i jeszcze ważniejszy w sobotę bodajże, tak? Powiedz, tak, co to za... Błaszkach za tydzień, tak. To nie za tydzień, za trzy dni. No za trzy dni, tak, bo właśnie przez ten cały koronawirus to mecze teraz nam się tak nałożyły, także za trzy dni, tak jak pan mówi dokładnie. No... Błaszki są cztery punkty przed nami, no i trzeba wygrać, no i... Tak, jeśli byśmy chcieli myśleć właśnie o czwartej lidze czy coś, no to musimy, tak jak te Błaszki teraz, to jest nasz... Zapominamy teraz praktycznie o meczu w Wieruszowem i myślimy właśnie za trzy dni mecz o trzy punkty z Błaszkami, tak? Powiedz mi tak naprawdę, czy w przerwie między rundą jesienną a wiosenną, kiedy masę punktów gubiliście i z Pokoszowy, i w Zapolu, i z Konopnicą u siebie, już nie pamiętam, gdzieście te punkty gubili, ale praktycznie co drugim meczu, czy była jeszcze jakakolwiek zmianka, że jeszcze jest szansa powalczyć o czwartą ligę w tym sezonie? Znaczy się, czy myśleliśmy tak w tamtej rundzie, tak? Tak. Między rundami. Tak, po rundzie tak, się... tak. Znaczy się teraz nam się tak ułożyło, bo już mamy bodajże szósty mecz. Nie, teraz już szósty mecz pod rząd wygrany, ale w tej rundzie, a łącznie dziewiąty. Także no nie myśleliśmy na początku tamtego od tego sezonu, ale teraz jak się tak napotoczyły, ułożyły te mecze właśnie, no to już... To mówi się w szatni, że czwartą. Tak, ale my stąpamy... Lekko po ziemi, tak. Nie ma. Nie ma ciśnienia, tak. Na spokojnie podchodzimy do każdego meczu. W sobotę był pierwszy mecz z publicznością. Dzisiaj chyba już było dużo więcej. No, co prawda cichutko było, ale lepiej się gra, wiedząc, że ktoś tu obserwuje nie tylko przed smartfonami, ale tuż obok, za płotem. Tak, no bardzo, bardzo fajnie właśnie. Tydzień temu też było sporo kibiców, ale dzisiaj no to już, no już ogromna miastka praktycznie. No i to jest właśnie... No, gramy, nie było. Tak, no gramy dla wieluńskich kibiców, także no to jest... Gramy dla Wielunia, tak jak tutaj mamy właśnie na banerze, tak?